Pogoda z rana pięknie, fajnie. Oczywiście sobota. Uwaga. Teraz to jest elegancko. Come with me na kółeczko przed wielkim smażeniem. To jest 6:55. To teraz jest fajnie. Teraz jest pięknie. Teraz można mknąć. No. No, no. Arkonka teraz śpi. A powinno być jak? Teraz właśnie ja bym sobie przyszedł na Arkonkę, bo później to będzie taka patelnia, że to jest mała bania. A teraz po kawie to jest, kurczę, eureka, ja już czuję. Czuję, że żyję, czuję, że jadę. I ciarki mnie przychodzą. Welcome to New World! Silver Star? Bicycle World według Silver Star, jakoś tak! No! Obecna temperatura jest znakomita, 23 stopnie, jest perfekt, ale długo to nie potrwa. No, jestem już na ścieżce rowerowej wzdłuż granicy państwa. To tak to wygląda. Standard. U mnie standard. I jedziemy dalej. Fajnie. Dzień dobry. Ślicznie. Po prostu ślicznie. 7:26 według mojego zegarka. A, muszę się drzeć, bo wiaterek. Jak się jedzie, się wytwarza. 14 km, 34 minuty, 24,53 średnio sobie tu dojechałem. Trochę się zgrzałem, już powiem szczerze. No dobra, a temperaturka jaka teraz obecnie? Bo to kurczę, wiecie co, to jest tak 23,6, no jest teraz, jest dobrze, ale tak za 2 godziny to już będzie. Mkniemy. Jakie zimne. Już po tych 15 kilometrach pomalutku sobie piję. Nawet na małym kółeczku. Trzeba. To jest na zdrowie. Nie grać chojraka, że o, wielbłąd jedzie, nie pije. Bo później jest tak zwany, no tak, kurczę, no nie lubię tego słowa, tak śmierć na trasie, no umieramy, no już później się na nie nadrabia i jest, no i przy takich upałach później w dzień, jak ktoś jest zmuszony jechać, no to nawet udaru można dostać, odwodnić się i tak dalej, mknę. Rano 50 jakieś kilometrów, może 52, te kółko moje, po południu może jakieś przejażdżka do miasta, żeby sobie się pokręcić, no bo to sobota. A wieczorem znowu już konie 50, tylko może 30. A jak? I co? Można? Można. Na zdrowie. Wiecie co, wszyscy moi drodzy? Jakie to jest fajne, jak się tak jedzie i no budzi się wszystko. Będzie wiadomo, że i teraz właśnie ptaki słychać, jak las żyje. Tak rano. Bo później
to w południe to będzie przyciśnięte tą temperaturą, tym słońcem. Zwierzyna będzie też pochowana, a teraz żyją. Teraz poszukują, penetrują. O, szukają, jedzą coś. Tak, później będzie kitranie się po krzakach. No serio. A jeszcze później wieczorem znowu będzie. Drapieżnik wyjdzie i... My też jesteśmy drapieżniki. No, takie mega, mega rowerowe. Przepraszam, widzę, że na trasie wszyscy co mądrzejsi, to teraz jadą. No, no tak, bo krzywdę sobie szybko można zrobić. I zbudować się to nie tędy droga, żeby po saunie... No są tam takie challenge robione. Ostatnio oglądałem, jak gościu jechał od minus 175 stopni do plus... czy 160, nie, przepraszam, od minus 165 do plus 75. Co godzinę temperatura zmieniała się co godzinę 10 stopni. Szedł chyba od mrozu do gorąca. Jakoś tak. No ale nie o tym, właśnie lepiej teraz rano przejechać sobie trochę, w południe coś tam porobić, cokolwiek, no w sobotę czy się przespać, czy cokolwiek. I wieczorem znowu jakieś tam rundka niewielka. I tak właśnie można mknąć. A ja! Tak było wyjście z koła, ale kamera musiała być schowana, a zresztą to było wszystko pokazane. Coś jakby zajebał, delikatnie mówiąc, no to... Ale on też by się szybko udusił, bo on macę ma, nie? Jest, no... No, właśnie. Jest dobrze było, dobrze będzie dobrze. No, jeszcze jedno. Takiemu zawodnikowi to na raz to se można. Odyndać. Nie da rady. Nie, on zawsze to ciągnie. To by trzeba było zajebać, nie wiem, kurde. To sprinter widać. Ale... Nie ja, ale jakieś podjazdy, góreczki. No to tam jedzie, a później... No. Takie moje zdanie. Teraz będę zjeżdżał do domu. Wiecie, ja jestem taki zaczepski na tych trasach, ale to nie znaczy, że jakiś takich... Mam jakieś intencje złe, nie, po prostu, tak dla fanu. Ja wiem, że w jakimś tam czasie są takie momenty, że mogę sobie pofikać, ale chwilę tylko, no i wszystko, no, takie o, czat, już, dobra, mknę, no, tu polana jest, a ja mknę,
tu ładnie jest, naprawdę fajny, fajny wypoczynek teraz, bo później będzie multum ludzi. Nad jeziorem, tu, tak, takie grille, strille. Nie, to nie dla mnie. Dobra, my kniemy.